Witam Was, Jakub Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. W poprzednim odcinku zajęliśmy się skraplaniem. Dzisiaj opiszę Wam warstwy dopasowania. Jest to jedna z najważniejszych opcji w Photoshopie, dlatego pokażę Wam, jak ją stosować. Dziś na tym samym zdjęciu Kasi opiszę Wam warstwy dopasowania. Znajdują się one w prawym dolnym rogu i ukryte są pod kółkiem w dwóch kolorach, czarnym i białym. Dzielą się na różne grupy oddzielone poziomymi kreskami. Pierwszą z warstw, jaką Wam opiszę, są poziomy. Znajdują się one w drugiej grupie, czyli odpowiadającej za jasność oraz kontrast na zdjęciu. Pojawił nam się histogram, czyli to, co jest w lewej jego części, odpowiada za cienie, natomiast to, co znajduje się w prawej jego części, odpowiada za światła. Natomiast środkowy suwak będzie odpowiadał za jasność całego zdjęcia i nazywa się on suwak gamma. Przesuwając go w lewą stronę, będziemy zwiększać jasność zdjęcia, natomiast w prawą będziemy zmniejszać jasność tego zdjęcia. Standardową wartością dla tego suwaka jest wartość 1. Przesuwając lewy suwak w prawą stronę, będziemy odcinać cienie, natomiast prawy w lewą stronę będziemy odcinać światło. Widać, że kontrast na zdjęciu nam się zwiększył, uciekło nam troszeczkę świateł, jak również cieni. Dodatkowo każda warstwa dopasowania ma standardowo dopasowaną maskę. Jest to maska, która odkrywa wszystko, czyli ma kolor biały. Jeśli na przykład nie chcemy, aby któryś z elementów zdjęcia nie był pokryty nią, malujemy go po prostu na kolor czarny i tak widzimy, oko nam się tutaj nie zmienia, ponieważ wymaskowaliśmy je z tej warstwy. Kolejną warstwą, którą Wam opiszę, są krzywe. Tu również widzimy histogram, to co znajduje się na dole tej krzywej odpowiada za cienie, natomiast to co na jej górze za światła. To co znajduje się w środku tej krzywej będzie odpowiadało za ogólną jasność naszego zdjęcia. Przeciągając tę krzywą w górę będziemy zwiększać jasność całego zdjęcia, natomiast przesuwając ją w dół będziemy zmniejszać jego jasność. Aby zwiększyć kontrast, dolną część krzywej będziemy ustawiać ku dołowi, natomiast górną jej część ku górze. Tak widzimy, że zwiększyliśmy kontrast na całym zdjęciu. Kolejną warstwą dopasowania wartą opisania jest jaskrawość. Jaskrawość różni się od nasycenia tym, że jaskrawość nasyca nam kolory, które są słabo nasycone. Tak więc widzimy, efekt pozostaje bardzo naturalny, jedynie kolorystyka jest bardziej nasycona. Natomiast nasycenie będzie zwiększać identycznie każdy z kolorów na naszym zdjęciu. Z suwakiem nasycenie radzę uważać, ponieważ łatwo jest zepsuć nim zdjęcie. Kolejną warstwą dopasowania jest barwa nasycenia. Suwaka barwy możemy używać wtedy, kiedy zrobiliśmy zdjęcie w formacie JPG przy świetle jarzeniowym i na przykład mamy je zbyt zielone bądź zbyt fioletowe. Przesuwając go delikatnie w prawo lub w lewo, będziemy delikatnie zmieniać to ustawienie. Nasycenie, czyli tak jak w przypadku poprzedniej warstwy dopasowania, będzie zmieniać nam nasycenie na całym zdjęciu oraz jasność, czyli po prostu jasność całego zdjęcia. Kolejną warstwą dopasowania, jaką Wam opiszę, jest warstwa czarno-biały. Bardzo polecam z niej korzystać przy konwertowaniu zdjęć na czarno-białe, ponieważ jedynie desaturując zdjęcie, desaturujemy wszystkie kanały identycznie, co często po prostu źle wygląda. Czerwienie oraz żółcie zazwyczaj odpowiadają za kolor skóry, więc operując suwakami właśnie tych barw, będziemy zmieniać jej jasność. Zielenie, niebiesko-zielony, niebieskości oraz karmazyny będziemy stosować raczej w krajobrazie. Kolejną warstwą jest filtr fotograficzny.
Jeśli zrobiliśmy zdjęcie w formacie JPG i jest ono powiedzmy za zimne, czyli ma zbyt niebieski odcień, możemy użyć filtra ciepłego, bądź jeśli ma zbyt ciepły odcień, możemy użyć filtra zimnego. Do tego dopasowujemy również jego gęstość, czyli jak mocno ma być użyty. Mamy również filtry efektowe, dzięki którym nadamy odpowiedniego kolorytu naszemu zdjęciu. Mamy również opcję zachowaj jasność, którą należy zaznaczyć, ponieważ jasność na zdjęciu zostanie po prostu zachowana. Teraz pokażę Wam, czym różni się krycie od wypełnienia. Dlatego tworzę warstwę tekstową, ponieważ na niej najłatwiej będzie mi to pokazać. Aby zobaczyć różnicę, musimy dodać któryś z efektów do naszej warstwy, klikając prawym klawiszem na tę warstwę i wybieramy opcję mieszania. Tutaj mamy różne opcje. Dodamy powiedzmy cień. Tak, aby był on bardziej widoczny, zwiększamy odległość, rozpiętość oraz rozmiar. Oraz obrys do wartości około 16 pikseli. Jak widać, nasz napis nieco się zmienił. Są efekty dodane i kryciem. Zmniejszamy widoczność całej tej warstwy. Jak widać, ona nam się zwiększa bądź zmniejsza. Natomiast wypełnieniem będziemy ingerować jedynie w warstwę taką, jaka była pierwotnie, czyli jedynie w biały napis fotoblogia.pl. Wypełnienie nie dotyka naszych efektów, które nałożyliśmy już później. Jest to bardzo przydatne, kiedy robimy jakieś efektowne napisy. Mam nadzieję, że ten poradnik również Wam się przyda, a Wasze zdjęcia będą po prostu lepsze. Zapraszam za tydzień.